Cześć, tu Dalmar, witam serdecznie. Chciałem wam pokazać grę w wersji na blaszaki Ace Combat Assault Horizon. Gra miała premierę niedawno, aż kochane niebieskie pudła. Było w styczniu, 25 bo dokładnie. Natomiast ukazała się na konsolę już jakiś czas temu. Premiera wersji na Sony PlayStation 3 oraz Xboxa 360 odbyła się bowiem już w listopadzie, bodajże czy w październiku 2011 roku. Więc tytuł dosyć leciwy. Ciekawostką jest to, że ta gra jest bardzo popularna na konsolach, bo już tam ładnych parę lat temu jej premiera pierwszej gry z tej serii miała miejsce na Sony PlayStation. Natomiast na PC-tach właśnie pojawia się po raz pierwszy. Ja bardzo lubię gry z samolocikami w tle, nawet jak są to takie zręcznościowe strzelaniny. No i co? Jak to wygląda? W tle, jak widzicie, leci gameplay. Grafiką niestety nie zachwyca. Mam wrażenie, że to jest taki prosty port 1:1, czyli grafika z konsol po prostu żywcem przeniesiona, podobnie jak miało to miejsce przy Dark Souls na pecety. Wygląda to dalej ładnie, tak? Może się podobać, natomiast jak ktoś widział ten tytuł bądź poprzednią część tej serii na konsolach, no to powiedzmy sobie uczciwie, gra nie ma nic do zaoferowania dodatkowego, żaden plus tu jakoś specjalnie tam to nie wygląda. Rozegrałem jakieś 4 misje w tej grze i powiem uczciwie, że tak, ja jestem fanem tej serii. Poprzednią część na Xboxie, nie pamiętam już tytułu, czy podtytułu w zasadzie, pomimo tego, że też może jakaś rewelacyjna nie była, przeszedłem i dobrze się przy tym bawiłem. Natomiast tutaj uczucia mam okrutnie mieszane. Ciężko jakąś opinię wystawiać, mówię, po tych 4 misjach, to jest tam może, nie wiem, raptem z pół godziny gry. Natomiast mam wrażenie, że twórcy idą z takim duchem czasu, chcą na siłę jakieś powstawiać nowinki i dodatkowo jeszcze no ten produkt, nie wiem, to brzydkie słowo, że jest taki bardzo komercyjny, natomiast mam wrażenie, że starali się na siłę poukładać nowinki oraz zbliżyć się do pierwowzoru, jakim wydawał im się, nie wiem, Call of Duty. Tak to momentami wygląda. Ciężko mówić o przyjaźni w kombacie właśnie Call of Duty. Natomiast ta gra, no, w jednej z misji, którą miałem okazję rozegrać, gdzie siedzimy za sterami minigana i z pokładu helikoptera, no, grzejemy, tak powiem, do wszystkiego dookoła, jest mocno zastanawiające. Czegoś takiego, takiej rąbanki w Ace Combat nie było. Wiadomo, zawsze była tona samolotów przeciwników. Nasze myśliwce nosiły nieracjonalne ilości, przynosiły nieracjonalne ilości rakiet, uzbrojenia, bomb. Natomiast no, nikt nie próbował z tego zrobić jeszcze takiej klasycznej strzelawki, że tak powiem, celowniczkiem na środku ekranu. Więc ten element gry, powiem uczciwie, że jak na tą chwilę, nie spodobał mi się za bardzo. Dalej najlepszy w tym Ace Combacie jest to, z czego ta seria słynie, czyli walka powietrzna, obserwowanie wyglądu, bo nie modelu latania samolotów. No i jest to typowa zręcznościówka i tam ma się całkiem nieźle, zresztą tak jak widać na ekranie, w moim filmie, zwłaszcza za sterami F4 latającej cegły, czułem się naprawdę wyśmienicie. Z jedną z nowinek, jaka się właśnie pojawiła w tej grze, to jest też praca kamery podczas przerywników filmowych. Mianowicie za pomocą wsadu, kiedy nasz bohater spaceruje i dowiadujemy się jakiegoś tam tła historii, poznajemy, o co w ogóle w tej grze chodzi, mówiąc o trybie fabularnym, możemy poruszać głową na lewo, prawo, góra, dół. Poruszamy się z klawiatury z lekkim skokiem, no i wygląda to dosyć zabawnie, bo czasami na tych filmikach coś się tam wesołego dzieje, wybuchnie jakiś samolot albo jakaś inna tego typu niedorzeczne wydarzenie będzie miało miejsce, a tymczasem nasza kamera jest odwrócona, bo oglądamy akurat sobie krajobrazy z drugiej strony. No,
średnio powiem, to się sprawdza, raczej mnie irytowało. Z kolei jak się nie rozglądałem, to też czasami coś się działo po bokach, a nie widziałem za wiele, za dobrze. No, powiedzmy, że może po jakichś tam trzech tych przerywnikach filmowych ciężko wyciągać wnioski, natomiast wydaje mi się, że to jest pomysł chyba nie do końca trafiony. Sterowanie wersji na PC-ta również mogłoby być lepsze, zapewne można podłączyć pada. Mi natomiast, postanowiłem, pada to ja mam po to, żeby grać na Xboxie i ten tu się kupuje na Xboxie. Natomiast na PC-ta gramy no, z klawiatury, ewentualnie można jeszcze joystick lotniczy podłączyć, ok, tam się nie będę czepiał. Jednak sterowanie z klawiatury jest, delikatnie mówiąc, niefajne, nie podobało mi się. Raz, że skoki kamery, strzelanie z tego helikoptera, z tego minigana, to w ogóle nie wiem, na siłę ten ekran tam się trzęsie, w ogóle nie ma uczucia, że strzelamy z jakiejś potężnej broni, tylko raczej z jakiegoś, jakbyśmy niemalże na koniu jechali jakimś i jest to wykonywał jakieś dzikie harce i utrudnia nam to tylko zabawę, w związku z tym przyjemność z tego raczej jest taka średnia. No i do tej pory cały czas zastanawia mnie, po co oni dali ten motyw strzelania z tego helikoptera w stylu Call of Duty? Boże święty. No ale okej. Okay. Tak czy inaczej, tytuł ten myślę, że jest wart zainteresowania z dwóch względów. Pierwszym jest taki, że ta gra miała w miarę pozytywne recenzje. Tam w okolicach 7 na 10, jeśli mowa o Metacriticu, recenzjach w prasie, mowa o wersji na konsolę. Tu myślę, że będzie niestety odrobinę gorzej. Natomiast jeśli ktoś lubi takie strzelawki, lubi samoloty, bo te modele naprawdę wyglądają dalej świetnie, kolorystyka, odzorowanie malowania oraz ilość tych powietrznych lataleł przyprawia o ból głowy, jak zawsze w Ace Combatcie, do tego jest całkiem niezła muzyka, dźwięki, odgłosy namierzania, to wszystko jest niczym tego słynnego filmu Top Gun, jak ktoś pamięta. Także co, ja serdecznie pozdrawiam. I to tyle. Myślę, że więcej filmików z tej serii już nie z tego tytułu nie będę zamieszczał. To raczej wszystko już chyba, co mi leży na sercu o tej grze powiedziałem. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.